Jesteście gotowi na najnowsze Milka Secret Boxy? Bo ja jestem. Wyszły one już, słuchajcie, no jakąś chwilę temu, ja trochę mam spóźnienie, ale w ramach tego otworzę dzisiaj całe wielkie pudło Milka Secret Boxów. Nie wiem, ile ich tu jest, chyba 24 sztuki? Chyba tak, więc będzie trochę otwierania. Wtedy, jak pamiętacie, tą poprzednią serię otworzyłam też całe pudełko i trafił mi się robot, więc mam nadzieję, że tutaj też trafi mi się ta najrzadsza figurka. Nie wiem tylko, co jest do zdobycia, co tutaj jest rzadką figurką. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że ogarnę to w trakcie odcinka. Jak nie ogarnę, to mi napiszcie w komentarzach, co jest tą najrzadszą. Jest to, słuchajcie, seria odkryw przyrody? Myślałam, że przygody, a to przyrody. A, przyroda, przygoda, to prawie to samo, no nie? No, więc mam nadzieję, że mi się dzisiaj pofarci. Będę miała jak zwykle bardzo dużo czekoladki do zjedzenia. No i jeżeli chcecie więcej takich filmików z Milka Secret Boxów, bo jeżeli chyba nie trafię tego najrzadszego, to pewnie będę dalej otwierać. Więc jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek, to wtedy zostawiajcie bardzo dużo łapek w górę. No i subskrybujcie oczywiście ten kanał. I lecimy otwierać, bo już się nie mogę doczekać, bo one już leżały u mnie w domu chyba 2 tygodnie, a nie miałam czasu tego nagrać. Czajcie to? Nie miałam czasu! Oh my god! Muszę trafić, słuchajcie, tą świnkę. Cała jest taka, wiecie, ubrudzona czekoladą. Po prostu muszę ją mieć. Tak w ogóle to muszę trafić całą kolekcję. Mam nadzieję, że się, wiecie, uda mi. Co tu jest? O, już od razu zabawka. Dobrze. Czy to czekolada? Nie, to zabawka. Czemu to wygląda jak jajko? Takie na patelnię rozbite. Co to jest? Po otwarciu tego stwierdzam, że to dalej jest jajko rozbite na patelni. Nie wiem, co to jest w ogóle, nie mam pojęcia. O, tu mamy chyba jakieś wytłumaczenie. Aha, to jest coś do... No, do robienia szlaczków kolorowych, ale ja nie mam tutaj żadnego mazaka. To jak mam niby to zrobić? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Co to jest, ludzie? Obrotowa pieczątka. Ale to czemu mi nie dali tutaj takiego ładnego fioletowego mazaka? By mi się bardzo przydał. Dobra, a tu są wszystkie, jakie są do zdobycia, ale który jest najrzadszy? To nie wiem. Wydaje mi się, że chyba ta krowa. No chyba, że tego najrzadszego tutaj na tej kartce w ogóle nie ma. Tak też może być. Nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach. O nie! Pierwsza figurka i małpa! No nie! Ja nienawidzę małp! Co, one się jeszcze ruszają? O lol, czekajcie! Patrzcie na to, się normalnie ręce kręcą, ale nie, no słuchajcie, jak to jest małpa, to ja już wiem, że to będzie pechowy chyba odcinek, zobaczcie nawet, ale banany są, ej, dobra, banany, banda, banan, to wtedy jest jednak fajnie, tu dziś trzeba jej na głowę nakleić, o, proszę bardzo, niech będzie, no, małpa pierwsza, ja cię kręcę, lecimy jak burza z każdym pudełeczkiem, najgorsze jest to, że jak trafię nawet tego rzadkiego, to nie będę wiedziała, czy to jest ten rzadki, bo nie wiem do końca, który jest i mam świnię! Tak! O tą świnię mi właśnie chodziło! A, dobrze, słuchajcie, na razie nam idzie naprawdę bardzo dobrze. Ale fajnie. Czekajcie, ona jest w każdym miejscu ubrudzona tą czekoladą? Tak, ale słodka, jest tu w ogóle jakiegoś lodzika trzyma, tu ma nawet krawat. Jest nawet, słuchajcie, naklejka kilofa. Możemy jej gdzieś tu kilofa nakleić. Dobra, nas z tyłu głowy załóżmy. Załóżmy, że go, wiecie, tak nosi w plecaku z tyłu. Kilofa idzie grać w Minecrafta. Może jednak ta małpa wcale nie oznaczała, wiecie, pecha, tylko jednak będę mieć farcika. O dobra, tutaj już niestety figurki nie będzie. A zobaczmy jeszcze czekoladki, czy wyglądają tak Co? Czemu to wygląda jak gówno? No, czekoladki nie wyglądają tak samo jak poprzednio. Ale słuchajcie, ja chyba wiem, czemu tak się stało. Bo te pudełka leżały 2 dni w samochodzie, a w samochodzie było ciepło. I chyba ta czekolada się rozpuściła, wiecie? I takie coś się stanęło. O nie, to już nie zjem czekoladek. A to niby co to jest? W pierwszej chwili myślałam, że to jakiś bumerang, ale nie. I tu nawet za bardzo tego na liście nie widzę, co to może być. Chyba, że to są, słuchajcie, te prehistoryczne skamieliny. No prehistoryczne to one na pewno nie są, bo są plastikowe, no nie? Więc coś tutaj oszukują. Ale no dobra, niech będzie. Ale mi odkrywcy przyrody, nie? Czekajcie, tu będzie też ta czekolada? Że wszystkie czekoladki mi się tu rozpuściły, zobaczcie. Wszystkie są takie, wyglądają jak kupa, no trudno. Tak coś czułam, że tak się może zdarzyć. O nie, znowu to jajko! Jeszcze mi walnęło krowę, znaczy świnie. No nic, będziecie mieli chociaż porównanie, czy warto jest zakupić całe pudełko Milka Secret Boxów, w sensie wiecie, no całego tego jakby boxa, no nie? Czy warto jest to kupować, jakie nam się tutaj trafią te figurki i te rzeczy, czy będzie dużo powtórek?
Nienawidzę tego jaja! Robią sobie jakieś ze mnie jaja w tym momencie. Przysięgam, jak nie... Nie. O dobra, już myślałam, że kolejne jajko, nie? To bym wyszła z pokoju. To jest, moi drodzy, lupa. Lupa. Wow, super. Bez sensu ogólnie, no dobra, niech będzie. Ale dawać mnie figurki jakieś fajne, no halo. Czekajcie, tu jest chyba ta czekolada, to tego nie chcę otwierać. No nie, no czemu tak dawno nie ma żadnej figurki? Co to teraz jest? Lupa, ale czerwona? Dobra, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Co to może być? Muszę aż sprawdzić na liście. Tutaj to jest, zobaczcie. Poszukiwacz skarbów. A gdzie mam mapę w takim razie do skarbów? Co? Gdzie jest moja mapa? Chyba, że będzie w jakimś innym. No bo tutaj tej mapy nigdzie nie mam, zobaczcie. A nie, dobra, jest. Jednak jest. Już chciałam was oszukać. Jest mapa. I co, jak ja mam przez to patrzeć? Co, nic nie widzę. O co chodzi? Gdzie tu niby jakiś skarb jest? Co? Co? Jak to działa? Nie rozumiem. Chyba nie będę odkrywcem przyrody, przygody. Nie umiem takich rzeczy niestety obsługiwać, no. Za ciężkie są dla mnie. Dobra, teraz proszę figurkę. No nie, no ej! No wiedziałam, że jednak, słuchajcie, ta małpa to będzie jakaś pechowa, nie? No nie gadajcie, że ja zaraz całe wszystko otworzę i będę mieć tylko dwie figurki. No bez jaj po prostu, totalnie bez jaj. Figurka? Figurka? Figurka! Tak! To jest, moi drodzy, Paddy. Paddy, jakiś odkrywca tutaj z wielką lupą w oku. Boże, wszystko mi spada dzisiaj. Ale fajnie jest, fajnie wygląda, fajny ptak. Co tutaj jeszcze do niego dostaliśmy? To jest chyba jakaś kość, jakieś kamieliny. Czekajcie, zrobimy mu zęba. Jakoś tak... No nie, jeszcze se urwałam tego zęba. Aga, jaka ty dzisiaj jesteś pierdoła, nie? Czekajcie, damy mu tutaj, że kieł mu niby wystaje. O, pięknie wyglądasz teraz, super. I w ogóle słuchajcie, chyba rozkminiłam, co tu jest rzadkiego, jaka figurka jest rzadka. Patrzcie, tutaj jest chyba taka diamentowa krowa, tak mi się wydaje. Jeżeli dobrze to rozkminiłam, mam nadzieję, no to szukamy w takim razie diamentowej krowy. Poproszę diamentową krowę. Szybko, szybko, szybko. Gdzie moja krowa? A, czuję, że tutaj będzie. Czuję, że będzie tutaj. No dobra, nie będę marudzić. Zawsze można się z kimś wymienić. Na przykład z Mufiną. Chociaż ona pewnie już też ma wszystkie, znając życie. Właśnie możecie mi napisać w komentarzach, czy Mufina trafiła tą najrzadszą figurkę, czy nie. Dobra. O, lupa zwykła. To już nie wiem, czy wolę lupę, czy wolę jajko, nie? Jajko chociaż na patelni usmażę i będę miała coś do jedzenia, no nie? Bo tych czekoladek to raczej nie zjem, wszystkie są roztopione i jakieś dziwne. O, a tu coś mamy w końcu innego, dziwnego, jakieś ślady. To też są, słuchajcie, te skamieliny. W ogóle dziwi mnie, czemu tutaj są takie dziurki. Może jak się, nie wiem, uzbiera je wszystkie, to będzie można je jakoś tak razem połączyć, czy coś takiego? Nie wiem, tak próbuję, wiecie, to rozkminić, o co w tym chodzi, ale nie wiem, czy dam radę to rozkminić, czy jestem na tyle inteligentna, no nie? O, a to co? O, jakaś czacha. Wow, wygląda groźnie. Zaraz cię pożre, wielka świnio. Dobra świnka, dobra wieprzowinka. Szkoda, że to wiecie, co tak mało się otwiera. W ogóle nie wiem, to jest jakaś głowa węża czy czegoś takiego. Tak to przynajmniej wygląda. Ale dobra, załóżmy, że zjada tutaj naszego świniaka. Niech świniak leży. Jest pożerany. Dobra, kolejna. Dawać figurkę, bo na razie mamy tylko 4, a zobaczcie, ile już otworzyłam. No nie, kolejna. Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to chyba trzeba będzie otworzyć kolejne takie pudełko, więc jeżeli będziecie chcieli zobaczyć kolejny odcinek z Milka Secret Boxu, to wiecie, co musicie robić. Bardzo, bardzo dużo łapek w górę zostawiać i piszcie też w komentarzach, czy chcecie zobaczyć kolejny odcinek, to wtedy nagram, bo coś czuję, że chyba dzisiaj mi się nie uda wszystkich trafić. No nie, no zobaczcie, powtórka za powtórką, no. To wina tej małpy. Pierwsza małpa mi się trafiła, no przecież to jest jej wina, na pewno, po prostu pechowo, no. Ja małp nie lubię, małpy mnie nie lubią i tak się właśnie kończy. I teraz jeszcze kolejną świnię mamy. To jest, świnia jest fajna, ale no dajcie mi jakąś nową figurkę, a nie w kółko te same, no. Powiem wam, robię cię powoli coraz bardziej zdenerwowana. No nie, znowu ten bumerang. Słuchajcie, 6 boksów zostało. To jest po prostu niemożliwe. Czemu tak mało figurek trafiam? Wtedy miałam takiego farta, a teraz to słuchajcie. O nie, przecięłam se pazłotkiem jeszcze palec. I to było jeszcze to jajko. No nie wiem, krewka mi leci. Mówię wam, to wszystko wina tej małpy. Zobaczcie, jak ona się cieszy.
Dopiekę tutaj mi zgadzę. Haha, nic nie trafi fajnego. Jeszcze se palca pocięła. No w ogóle wszystko moja wina. Po prostu to jest, słuchajcie, niewiarygodne, no. O, co się jeszcze wydarzy w tym odcinku? Niech mi chociaż dadzą tą rzadką figurkę, to wtedy... Ta, jasne, rzadką figurkę. Wtedy bym się cieszyła. Mam kolejną głowę. Już mam 4, czajcie, to niewiarygodne. Co się dzieje z tymi Milka Secret Boxami? Wtedy były lepsze. Możecie w ogóle napisać w komentarzach, jak tam u was się je otwierało, jeżeli już je otwieraliście. Czy też takiego pecha mieliście jak ja, czy może trochę lepiej? Bo naprawdę, masakra, masakra to jest po prostu masakra. Nie wierzę, co się dzieje, halo. Nie, no to jest niemożliwe. Nie, dobra, musicie zostawić, och, dobra, coś jest, figurka, och, Jezu, jaki słodki. No dobra, on jest, słuchajcie, turbo słodki. On tutaj chyba ma, że wiecie, rozpala ognisko, czy coś takiego. Jeszcze dostałam naklejki. Jeszcze tutaj taka ładna łapeczka jest, to my ją nakleimy na głowę, o, proszę bardzo. No, słodziutki jesteś, tylko czemu tak mało tych figurek, no? Serio, naprawdę powiem wam, tamten odcinek z Milka Secret Boxów był dużo, dużo, dużo lepszy, nie? Tutaj ja nie wiem, co się dzieje, po prostu straciłam chyba mojego farta, nie? O nie, jeszcze włożyłam paznokcia w tą rozgniecioną czekoladę. Fuj, pomyliło mi się. Brak mi słów. Dobra, słuchajcie, ostatnie pudełko. Jak trafię tutaj coś, co już mam, to po prostu idę do łóżka i idę płakać w poduszkę, nie? Przysięgam, naprawdę. Uwaga, uwaga. I don't believe! Nie wierzę w to, to są jakieś jaja. Ja wychodzę. Nara! Jak chcecie kolejny odcinek, to 15 tysięcy łapek w górę, bo ja tego nie więcej nie otwieram. To jest po prostu małpa na początku, małpa na